Pidello widzowie, ostatnio daliście mi w komentarzu genialny pomysł. Genialny pomysł, na który ja w sumie nie wpadłem z chłopakami z Palionowa od początku istnienia prześladowcy, od kiedy w sumie nas denerwuje. No bo napisaliście bardzo ważną wiadomość, która oświeciła mój szanowny umysł. I ten umysł został oświecony tą wiadomością dosłownie kilka godzin temu. I jak ja to przeczytałem, mówię, o, od razu muszę iść do chłopaków i im to powiedzieć, bo to jest tak genialne. Ja nie wiem, jak my na to nie wpadliśmy. Widzowie, jak wiecie, prześladowca na Minecrafcie przeszkadza nam głównie z tego powodu, że ma gamę modę kreatywę, czyli coś, czego my nie mamy, tak? No jak ja sobie piszę gamę modę kreatywę, to widzicie, no ja na Palionowie, no nie mam takich możliwości, no! Nie mogę sobie creative odpalić, kreatywę, nawet sobie enter piszę, no nie mogę, no nie mam takiej czynności tutaj dostępnej, nikt z nas nie ma, no i to jest trochę, widzowie, przykre, tak? Ale prześladowca to ma. Prześladowca to ma. I teraz jak my mamy mu to zabrać, skoro my nie możemy, bo my nie jesteśmy w stanie? No jest taka jedna sekretna technika, którą jeden z was właśnie przekminił, widzę w komentarzu. I powiem wam szczerze, że jest to bardzo inteligentne. Jest to komenda deop. I to jest po prostu coś takiego, co jakby rezygnuje z możliwości tego jakby serwerowego admina. I wtedy ten gracz tego nie ma. Jeżeli prześladowca by to tak wpisał na swoim komputerze, no to wtedy moglibyśmy go szybko zatłuc, zbanować, czy co jeszcze zrobić, nie wiadomo co, już by był koniec prześladowcy. To jest plan jednego z widza, jednego z was. To miało dużo lajków, dlatego właśnie też to zobaczyłem. Wy jak ogólnie piszecie komentarze, no to lajkujcie też, jak wam się podoba też jakiś komentarz, bo wtedy ten komentarz się bardziej pozycjonuje, ja go też widzę wtedy, więc to jest spoko. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie teraz kanał. Dziękuję serdecznie, zadam wszystkie foteczki, które z nimi robiłem na koncercie. Pozdrawiam wszystkich widzów, co udało im się złapać mnie do zdjęcia. Nie było to proste, bo lawinami wręcz na mnie czasami lecieliście tam, ale no i ochrona czasami tam musiała rozdzielać, no to sorry, ale to nie miałem na to, widzowie, niestety wpływu. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś zobaczymy, tak? W każdym razie idę do chłopaków, ponieważ mam w książce napisane, co byśmy musieli zrobić, żeby tego deopa prześladowca wpisał. No i wiadomo, on tego raczej nie wpisze, no bo no on nie chce sobie z tego Palionowa pójść, no przecież on tutaj nam wszystko rozwala. Naprawiłem z bolem w ogóle domki. Naprawiłem z bolem domki, są już normalne. Chłopaki chyba nawet nie wiedzą, że coś się z nimi stało, ale jak widzieliście, zajęło mi to ponad dzień. Czemu mi się szyba niszczy? Co to było? Halo! Co to? Cześć Dejmo, co tam? Ty się nie poczuwasz? Ale o co ci chodzi? Jakie proszę pukać? Jak tu drzwi nie ma? Co to jest? Czemu no, to... bo ogólnie ja nie mam domu i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żebym u kogoś z was zamieszkał i w sumie to ty masz wolny strych. Znaczy, no, Loluś, ja się bardzo cieszę, że chcesz u mnie mieszkać, ja nawet, ja bym cię wręcz tutaj ugościł jak babcia wnuka, ale problem jest taki, że no tu nie ma miejsca. Jak tu nie ma miejsca? Nie widzisz, że tu jest miejsca? Patrz, ja już tutaj posadziłem wszędzie mlecze, dałem sobie swój obraz, na górze też masz mlecze i żółte szyby dałem i żółty dywan i nawet są moje wszystkie itemy, mój cały dobytek. Znaczy, ja winszuję pomysł, a faktycznie ile itemów? Znaczy, podoba mi się, no. ale no problem jest taki, Lolo, że to może być rozwiązanie tylko na kilka dni niestety. No dobra, no ja coś ogarnę, ale to tylko tak tymczasowo, na dzisiaj. A to na to spokojnie, to nawet może sobie tutaj tydzień mieszkać jak chcesz, ja się z tym nie wygonę. Ale dobra, mam dom. Tylko ważna zasada, nie chrap w nocy. Ja mam czuły sen. Ja nie chrapię. Na pewno? No nie wiem, no w sensie tak mi się wydaje, bo sam siebie nie słyszę, jak chrapię, więc chyba nie chrapię, chyba że chrapię. Bo jak będziesz chrapać, to przyjdę i zrobię i tak. Nie! nie, zrobię tak. To ci dam do buzi i nie będzie. Jeszcze gorzej. Czemu? Będziesz przynajmniej najedzony i wtedy może nie będziesz chrapać. Chodź. Nie. Chodź ze mną, jesteś mi dzisiaj potrzebny do misji. Mam pomysł, jak zniszczyć prześladowcę na Akuku, że go nie będzie już nigdy. A w jaki sposób? No, to jest sposób z grubsza, będzie wymagał ingerencji jednego z nas. W sumie to nawet chyba wszystkich, ale to ja ci powiem. Tylko jeszcze chodźmy do powiem. Jak ty wpadłeś na ten pomysł? Ty jesteś geniuszem. To nie ja, to widz. A to widz to dobra, to widz jest geniuszem, bo ty byś nie podał taki pomysł. No możliwe. Widz o pseudonimie, nie wiem, nie pamiętam, ale... Fajna ksywka. To właśnie nie jest jego ksywka niestety, bo tej ksywki nie pamiętam. Halo. Bo... Czekaj, bo... Papilon! Ja nie wiem, czemu dzwonek działa. Ja nie wiem, czemu działa coś takiego jak dzwon. Papilon! Dzwon! Nie ma go. Wchodzisz mu do domu, no musi być, nie no, gdzieś to musi być. Ja nie ma go w domu. Jak to nie ma go w domu? No wy tak krzyczycie. Ja nie ma go w domu. Ty! A tu jest. Siema. Ja spałem, zmęczony jestem, wiesz? A ty się tak zmęczyłeś? Przecież koncert miałem, owco. Koncert? A co to za problem, zagrać koncert, zaśpiewać trzy piosenki i pójść spać? Ja w przedszkolu to grałem dziennie cztery koncerty i co? I wszystko, i dawałem radę. A ten po jednym zmęczony, masakra. Ale działam. Działasz? Działasz? Bo jest rzecz do zdziałania przez ciebie. Ej, a ja mam pytanie.
Ja mam pytanie jeszcze jedno, poczekajcie. Bo skoro Palion mówi, że działa, to armaty też? Czekaj. A, te jego żarciki, wiesz, działo. Nie mogę, dobra, weź. Złe pochodneczkę! Usunie go żarty z internetu. Co? Ale czemu się nie chodźcie za mną, chodźcie za mną do... Ej, ja mam pytanie, czy my mamy jakieś secret miejsce do spotkań tajemnych? Tak, ja mam. Masz gdzie? Nie masz. Chodźcie, pokażę wam. Chodźmy, to? Bo... Co? Ale gdzie, w którym ty kierunku idziesz, chłopaku? No chodź. Ej, czemu ty jedziesz w kierunku domu Milki? A tutaj. Coś tu jest? Serio? No, nie wiem, ale kiedyś tu byłem i kiedyś tam był, nic nie było. Ej, może... nic nie widzę, potrzebuję lantarni! A prześladowca o tym nie wie? Macie zapalniczkę, please. A co to jest? No i mamy problem, bo jest... What? Ło! Wow. Dobra, to jest jednak dobre miejsce, żebyśmy to siedzieli. Jak mi zlogowało Minecrafta na chwilę! Mi też. Tak mieliście? No, ja nie miałem akurat, ale to możemy się dzielić. Co to było? Bunkier. Co to było za UFO? Dobra. Już wam mówię, na czym polega to, co chcę wam teraz przekazać. A mianowicie... Ja słucham. Jak wiecie, jak se wpiszecie Gamę Modę Kreatywę, no to nic się nie dzieje, bo nie mamy dostępu, nie? No nie jesteśmy w stanie. Jaka to była komenda Gamę Modę? Spacja kreatywę. Kreatywę przez V. Kliknięte. Nieprawidłowy argument dla polecenia w pozycji 10 ukośnik gamę modę kreatywę. No bo nie możesz, no! Bo się nie da, Gamoniu, tylko tak. Prześladowca ma. Aha. Ale wiem, jak mu to zabrać. Jak? Widz odkrył i do tego planu będzie potrzebna tutaj, no, ryzyko. A więc jakie? Tak, ja już mówię, jaki to jest plan. Mój plan wygląda następująco. Widz powiedział, że wystarczy, żeby prześladowca wpisał komendę ukośnik dop, co spowoduje, że mu się usunie OP. No i wtedy trzeba go po prostu zaatakować. No ale jak to trzeba zrobić? Ale jak to wpisać? Po prostu wpisujesz? Tak, to trzeba wpisać na jego kompie. I teraz tak, na jego ogólnie jak prześladowca byłby miły, no to wpisałby to sam. No ale wiemy, że nie jest miły i że tego nie zrobi, nie? Nie ma co się go nawet prosić, dlatego nie zdradzajcie mu tego planu. Patrz. Napiszemy mu tabliczkę i na tej tabliczce napiszemy tak. Ja już wiem, co to będzie za tabliczka, no. Napisz deop równa się 1000 darmowych diaksów, no. Napisz od tyłu. Czekaj, jak to będzie DOP, czyli P, D, E, O, P, O. Co? Czekaj, D, O, P. O co mu chodzi? On dobrze myśli, ale to nie wyjdzie. O, coś takiego niech napisze. Od tyłu. No tylko myślnik się nie zmienił. No ale to trudno, on napisze i będzie dobrze, nie? Hej, nie wiem, to jest najgłupszy pomysł, jaki widziałem w życiu. Ej, żeby co? ktoś się na to nabrał. To jest tak głupie. Nie, może się skapnie. Wyobrażacie się na to nabrać? Nie, to ja już myślałem, że wiesz co zrobisz, że jak co? Napiszesz deop, to 1000 darmowych diaksów czy coś. O, ale poczekaj, o, to patrz. 1000 darmowych diaksów. On się nie nabierze na to, Jak teraz? Damorwych diaksów. Super pomysł, nie? Damorwych diament. No dobra, ale wy tak się śmiejecie, ale ja w sumie próbowałem, a wy co? Nie, słuchajcie, mój plan jest następujący. No bo tak, Palion był porwany, no tak. I my w trakcie tego, kiedy ty byłeś porwany, to ja też sporo szukałem z Bolem. Ja ogólnie odkryłem, zanim on jeszcze ten dom kupił, w którym ty żeś tam pomieszkiwał, nie? Znaczy pomieszkiwał, no on cię tam po prostu porwał, nie? Ale zanim on to kupił, to my znaleźliśmy, że Bolo mieszka w tym samym mieście, co prześladowca, w Dąbrówce. To nie jest no, daleko. Tak. To jest, mieszka prawdopodobnie w domu, a nie w bloku. Nawet znamy jego ulicę, bo widziałem tą ulicę, no to wszystko w książce. Wiem, jaka to jest ulica. No i teraz, jaki jest plan działania? Musimy znaleźć idealny strój prześladowcy. No i włamać się do domu, bo nie wiemy, czy tam nie ma jakichś strażników w jego domu, nie? Więc musimy wyglądać indycznie jak on, jakoś go wykurzyć z tego domu, żeby on był wtedy pod twoim domem na przykład. Wtedy ja jadę jako prześladowca, albo ktoś inny jako prześladowca przebrany w jego dom, włazi na kompa, wpisuje deop, a wtedy kolejna osoba, inna, zamieszana w to wszystko, jest w Minecrafcie i go zabija, i go nie ma. A skąd weźmiesz strój? No nie wiem, no to jest właśnie punkt, chciałem się ciebie spytać, bo masz panią Styla, nie? To byś nie uszył. Ale to się nie da uszyć takich rzeczy. Czemu? No takie duże, czarne, no wiesz o co chodzi. Trzeba jakoś zamówić w internecie podobne coś. To będzie ciężkie zadanie. Ale ja myślę, że to jest do zrobienia i wtedy wiesz, dzielimy się tak. Ja ogarniam strój, zamawiam cały strój, będę wyglądać perfecto bueno jak prześladowca. Ty z Bolem natomiast przyciągacie prześladowcę w prawdziwym życiu do twojego domu. Do twojego domu i coś tam z nimi robicie, żeby on tam był. Ja w... Nie, bo Lolo w tym czasie znajduje prawdziwy adres domu prześladowcy.
O właśnie. Ale co ja? W sensie, bo ja nie słuchałem, bo ja słuchałem do momentu, kiedy powiedziałeś, że palion został porwany, ale... Ale dobra, co mam robić? Znaleźć prawdziwy adres domu prześladowcy, to jest twoja misja. Wtedy ja jadę do tego domu jako prześladowca, włażę na kompa, kiedy on jest z tobą, prześladowca, ja tam wchodzę, wpisuję deop i wtedy Milki go zabija. No dobra. To jest najlepszy plan, jaki wymyśliłem w życiu. On jest skomplikowany, ale dzięki niemu niszczyłem prześladowcę w przeciągu tygodnia. Ale tak naprawdę to po co musimy przebierać za prześladowcę? Nie wystarczy tam pójść w nocy o trzeciej i się włamać do domu? No nie, bo go musi nie być w domu, a nie mamy pewności, czy kogoś w tym domu nie ma, rozumiesz? A co jak nie, tam są ochroniarze albo coś i będą patrzeć, czy to jest na pewno prześladowca? A nie możemy się na przykład przebrać za pana pizzermana i powiedzieć, że pizza? Tak, a czy kiedykolwiek dostawca pizzy dostarczył ci pizzę do kompa i chciał coś na nim wpisać? Nie! No właśnie, dlatego to nie przejdzie. No dobra, ja mam pomysł. To brzmi jak misja niewykonalna. Stop, ja słyszałem, że wy byliście na informatyku, to prawda? Tak. Dobra, przebierać za informatyków i powiecie, że ulepszycie mu kompa, że nigdy nie będzie lagował mu palionowo. A to na pewno się na to skusi, bo palionowo laguje jak nie wiem co. Powiecie mu, że usuniecie mu lagi z palionowa i za darmo i nawet mu zapłacicie, to wam pozwoli wejść na kompa. Gdybym ja tylko wiedział, jak to zrobić, to sam bym sobie to zrobił, Lolo. To jest niemożliwe, to jest po prostu zakazane, nie da się. Lagi sobie będą, no niczego nie zmienimy. Nie, ja nie wiem, czy jest dobry... Nie, ja... Palion, który pomysł lepszy? Dancerz? Od Dave'a na pewno lepszy. No nie właśnie. Nie podoba ci się przebrać za informatykę, bo już nawet ja jestem, nie musieli przebierać. Ja jestem beznadziejny z informatyki. Nie, robimy, Lolo, mój plan. To jest idealny plan. Wystarczy tylko tak naprawdę znaleźć strój prześladowcy. Widzowie, wasza w tym misja. Piszcie w komentarzu, gdzie mogę zamówić idealny strój, który będzie wyglądać jak prześladowca, żeby jego ochroniarze w domu, o ile takich ma, albo rodzina, czy nie wiem, z kim on ten popapraniec mieszka, żeby nie rozpoznali, że to nie on przyszedł na chatę, tylko ja przebrany. No i też nie wiem, czy się wzrost będzie zgadzać. No to trzeba będzie jeszcze wszystko przemyśleć, widzowie. A wy subskrybujcie, piszcie w komentarzu, gdzie mogę znaleźć idealny strój prześladowcy.